Urządzamy również warsztaty Vedic Art w plenerze. W plenerze to znaczy w otoczeniu natury. To pozwala na jeszcze głębsze przeżywanie zasad, które są ściśle związane z naturą, które właśnie przypominają nam procesy, jakie zachodzą w naturze, ponieważ natura jest twórcza. I my przypominamy sobie te same zasady, jak być kreatywnym poprzez proces tworzenia. No, odkrywamy twórcę w nas w ten sposób, ponieważ natura tworzy tak samo jak i my jesteśmy częścią natury. My też tworzymy, tylko w naszym życiu czasami zapominamy o tym, że tworzymy. Większość z nas stara się odwzorowywać, kopiować. I tu odbiegamy od naszej prawdziwej natury stwórcy. Natomiast patrząc na przyrodę wokół nas, na Matkę Ziemię, jak wszystko powstaje i jest ciągiem zdarzeń, jak jedno zdarzenie wynika, kolejne wynika z poprzedniego. Tak samo malując zgodnie z zasadami Ved, przypominamy sobie naszą własną stwórczą naturę. Odkrywamy ją przed samymi sobą, bo ona już jest. Ona w nas cały czas była i istnieje. Tyle tylko, że my byliśmy do tej pory uśpieni. A teraz jest czas przebudzenia. My tęsknimy za tym przebudzeniem, szukamy go. A poprzez malarstwo, poprzez sztukę odzywa się w nas prawdziwy stwórca, nasza prawdziwa boska natura. Oczywiście, będąc w plenerze, to wszystko się do nas przybliża. My bardziej odczuwamy to wszystkimi naszymi zmysłami. Otwieramy bardziej serce. Sami wiecie, że słuchając śpiewu ptaka, czasami pojawia się uśmiech, jeżeli go słuchamy na naszych twarzach. To piękno nas zachwyca. Wrażliwość na piękno, na jego przeżywanie, na jego widzenie wzrasta, zawsze będąc w naturze. Więc nasza twórcza strona rozkwita jeszcze bardziej, będąc w plenerze i malując, i tworząc razem z naturą. Jeszcze dodam, że tak naprawdę, to oglądając zdjęcia czy telewizję, to my wiemy z umysłu, że to jest ładne, że powinniśmy mówić, że to jest piękne, natomiast tego tak naprawdę nie czujemy. Dopiero bezpośredni kontakt z naturą pozwala nam na przeżycie, na poczucie tego piękna, na poczucie jedności z tym kwiatem, z tą zielenią,